Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Gościem dzisiejszego odcinka jest pan Marcin Krzyżanowski. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Marcin jest byłym kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego Ambasady RP w Kabulu, jednocześnie pełniący obowiązki konsula ambasady. Obecnie jest prezesem zarządu Ariana Trade oraz wykładowcą i doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym samym myślę, że Państwo się już domyślają tak naprawdę, co dzisiaj będzie wątkiem przewodnim, ale już trochę uprzedzam, że to nie będzie tylko dyplomacja, podłączymy pod to nasze ulubione służby specjalne, aczkolwiek oczywiście w mniejszym wymiarze. Panie konsulu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bardzo się cieszę, że jest pan z nami. Mam nadzieję, że będzie pan skłonny do podzielenia się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem, zarówno na tej drodze typowo służby dla Rzeczpospolitej, jak i prowadzenia biznesów. Według pana, takie pytanie pewnie trochę retoryczne, bo jest pan, bym powiedział, trochę fanem też Bliskiego Wschodu. Pokrywa się to jednocześnie też z pana zainteresowaniami badawczymi, bo to jest Irak, Iran, Afganistan, przy okazji też i Syria, i Turcja. Bliski Wschód jest bliski pana sercu? Zdecydowanie tak, chociażby z tego względu, że no, większą część swojego dorosłego życia spędziłem w różnych miejscach na Bliskim Wschodzie, czy to właśnie pracując w dyplomacji, czy też podróżując, studiując, aż po prowadzenie swojej działalności gospodarczej kończąc. Trudne miejsce do życia, do funkcjonowania? Byłby pan w stanie się przenieść w taki rejon świata? Bo sympatie sympatiami, ale życie, zwłaszcza życie rodzinne, wydaje się, że już jest trochę czymś innym. Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że część krajów bliskowschodnich jest niestabilna, żeby nie powiedzieć, że po prostu są one areną konfliktu zbrojnego. Mam to szczęście, że moja żona podziela moje orientalistyczne zainteresowania, zresztą poznaliśmy się na studiach, więc było dużo łatwiej łączyć rozwój zawodowy z osobistym. Natomiast fakt faktem w tym momencie, zwłaszcza w tym momencie, no jest już troszeczkę ciężej z takim swobodnym podróżowaniem, rzucaniem wszystkiego za siebie i udaniem się do zupełnie odmiennego środowiska, zupełnie odmiennego chociażby klimatu. Więc czy bym się chętnie przeniósł? No, pytanie gdzie? Gdyby ktoś mi powiedział, że do Afganistanu, to pomimo całej mojej sympatii, żeby nie powiedzieć miłości do tego kraju, no, miałbym poważne obawy. Natomiast gdyby to był nieco spokojniejszy Iran czy Turcja, no to już są kraje, w których życie jest dużo bardziej wygodne niż w przypadku Afganistanu i które standardem nie musi wiele odbiegać od tego nawet zachodnioeuropejskiego, o krajach monarchii, o monarchiach Zatoki Perskiej, tych bajecznie bogatych Emiratach Arabskich czy Katarze. Już nie wspominam, gdyż tam mając dobrą pensję można żyć naprawdę luksusowo. Iran, wydaje się, że niektórych naszych słuchaczy mógł trochę zaskoczyć ten wybór, bo jest to wybór dość nieoczywisty. Powiedziałbym, że pozycjonujemy Iran jako niekoniecznie naszego sojusznika, delikatnie mówiąc. Oczywiście w obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i rosyjską agresją sytuacja pewnie trochę się zmieni. Niemniej, no tak jak powiedziałem, nie jest to chyba taki do końca, przynajmniej dla większości słuchaczy, oczywisty wybór.
No nie, tutaj rzeczywiście, aczkolwiek to jest kwestia dość skomplikowana. Nasze, że tak eufemistycznie się wyrażę, skomplikowane stosunki, skomplikowane relacje dwustronne z Iranem nie wynikają z jakichś dwustronnych zadrażnień między nami. Między Polską a Iranem nie ma kości niezgody jako tak. Nie ma kości niezgody jako takiej, natomiast z racji tego, że pozostajemy w bliskim i staramy się, żeby on był jeszcze bliższy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który z kolei jest mocno skonfliktowany z Iranem i który to Iran uważa Stany Zjednoczone za zagrożenie dla stabilności na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla samego swojego istnienia, no to nasze relacje siłą rzeczy też przez to uległy znaczącemu ochłodzeniu, natomiast pomagają w tym relacjach nasze chociażby historyczne, dosyć dobre, jak również bardzo dobre perypetie, chociażby kwestia polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny kwestia światowej, II wojny, tak, dokładnie, tak. To zaskarbia sympatię, no plus to, że ani teraz, ani zasadniczo nigdy w naszej historii nie byliśmy ze sobą skonfliktowani. Nasze A relacje. Kwestia pewnej konferencji nie tak dawno w Warszawie? To się wpisuje w całość relacji polsko-irańskich i polsko-amerykańskich oraz właśnie jako trzecie ramię tego trójkąta, który kształtuje relacje polsko-irańskie stosunków Teheranu z Waszyngtonem. Irańczycy oczywiście nie byli zachwyceni tą konferencją, bardzo mocno, no jak na oczywiście dyplomatyczne standardy, protestowali, natomiast też zdawali sobie sprawę, że no, jest to wynik nie tyle antyirańskiego resentymentu ze strony polskiej, no, tylko po prostu wynik naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No, Irańczycy nazwali to wręcz serwilizmem i trudno w tym przypadku odmówić im racji. Natomiast na szczęście długofalowe efekty tej konferencji okazały się niewielkie, właściwie zerowe. Dość szybko nasze relacje z Iranem wróciły do poprzedniego stanu, czyli takiej, no powiedzmy, chłodnej sympatii łamanej przez życzliwą neutralność. Panie konsulu, a Iran tak naprawdę chce pokoju na Bliskim Wschodzie, czy może jednak dąży do zmiany swojej pozycji w regionie, a może nie tylko w regionie? Jak tak naprawdę należy ten Iran odbierać z naszego chociażby punktu widzenia? No, jedno nie wyklucza drugiego. Iran owszem chce pokoju, a przynajmniej nie chce wojny w regionie, natomiast dąży do zajęcia pozycji lidera regionalnego, które według Teheranu się właśnie Iranowi należy. Ale świat arabski jak najbardziej tego nie akceptuje i to bym powiedział nawet jest pewnego rodzaju chyba jednolity, jakby, że tak to ujmę, przekaz. Zależy z czym identyfikujemy świat arabski. Świat arabski no to jest obszar od Oceanu Atlantyckiego, czyli od Maroka, aż po właśnie granicę Iranu, a nawet kawałek w granicach Iranu, gdyż w Iranie też mamy kilkuprocentową mniejszość arabską w prowincji Chuzestan. Faktycznie głównym oponentem ze strony świata arabskiego względem głównym oponentem Iranu jest Arabia Saudyjska, no, po części ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo już na przykład Katar, skonfliktowany notabene jeszcze do niedawna bardzo mocno z Arabią Saudyjską, był w stanie przetrwać blokadę narzuconą przez Saudyjczyków, między innymi dzięki pomocy ze strony Iranu, który pospieszył z otwarciem swojego rynku i z transportami żywności, wody i tym podobnych pierwszej potrzeby produktów, które Katar był zmuszony i dalej jest importować. Do tego dochodzi kwestia Omanu, która się trzymać równą odległość między Riadem a Teheranem, gdyż żadna ze stolic tak naprawdę kolokwialnie mówiąc mu nie pasuje. No i oczywiście też jak najbardziej arabski Irak, który jest wewnętrznie podzielony, gdzie w którym to kraju Iran jako protektor szyizmu samozwańczy i efektywny protektor szyizmu ma duże wpływy właśnie wśród szyickich grup. No i do tego jak najbardziej arabski Liban, gdzie znowuż Iran z racji tego, że wspiera szyitów, ma bardzo wiele
do powiedzenia, więc ta rywalizacja persko-arabska, jak się ją często mylnie nazywa, czy też bardziej precyzyjnie irańsko-arabska, jest tak naprawdę ograniczona do samego Iranu i właśnie Arabii Saudyjskiej. A relacje Iranu z pozostałymi krajami arabskimi są już nieco bardziej serdeczne. Dziękuję bardzo za to całe wytłumaczenie. Musimy teraz trochę wrócić do głównego właściwie naszego wątku. Nazwałbym to trochę teorią i praktyką dyplomacji. Czy pana zdaniem, panie konsulu, takie pojęcie jak nowoczesna dyplomacja istnieje, czy tak naprawdę ta dyplomacja zawsze była taka sama? I była taka sama, i jednocześnie nowoczesna. Bo tak naprawdę ideą dyplomacji w czymś, co się nie zmieniło od co najmniej bardzo wielu dekad, są osobiste umiejętności dyplomaty, są osobiste relacje, jakie jest on w stanie nawiązać w kraju urzędowania i sposób, w jaki dane państwo wysyłające jest w stanie swojego dyplomatę wyzyskać. Oczywiście mówię to w sensie ogólnym, bo dyplomacja chociażby Stanów Zjednoczonych, czyli globalnego hegemona, a co za tym idzie sposoby, w jakie Stany Zjednoczone realizują swoją dyplomację, będą różne od dyplomacji potęgi, ale innego formatu, innego typu, jaką są Niemcy. No i w porównaniu z tutaj Polską, która jest krajem w tym momencie średnim i aspirującym do czołówki światowej, będą się różnić. I nasza dyplomacja w szczególności jest o tyle nowoczesna, że nadąża za rozwojem technologicznym, który zdecydowanie przecież wpływa na wszelkie sfery życia, w tym również i pracy, w tym również dyplomację, ale bardzo mocno hołdujemy też tej dyplomacji tradycyjnej opartej na rozmowie, opartej nie na mailu, który jest tutaj symbolem takiej bezosobowej komunikacji, ale właśnie na relacjach, bo dyplomacja jest obliczona między innymi na rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie kryzysów, no oprócz tego oczywiście na manipulację drugą stroną, na realizację racji stanu państwa wysyłającego, często kosztem państwa przyjmującego. Więc tutaj jeszcze raz podkreślę, bardzo wiele zależy od kunsztu i kwalifikacji danego dyplomaty. No my to w mniejszym lub większym stopniu potrafimy wykorzystać. Czyli sam pan tak naprawdę teraz, panie konsulu, przyznał, że dyplomacja bez powiązania ze służbami specjalnymi, a raczej głównie z wywiadem, no nie można rozdzielać chyba tych dwóch, nazwijmy to, grup podmiotów. No jest tajemnicą Poliszynela, że na całym świecie ambasady wszystkich krajów są też oczami. Właśnie, jak to nazwać? Szukałem nazwy na to. Przyznam, że też nie byłem w stanie tego nazwać jakimś jednym konkretnym słowem, gdyż wszystkie, które przychodziły mi do głowy, były albo zbyt obszerne, albo właśnie traktowały temat zbyt wąsko. Najlepiej chyba to określa wyrażenie wzajemne powiązanie. Wzajemne powiązanie, no fajne. Chociaż sam nie lubię tego słowa, to stwierdzam, że fajne. A takie pytanie mi się w tym momencie nasunęło. Dyplomacja, a właściwie dyplomaci i ich jednostki organizacyjne, że tak to ujmę, oraz służby specjalne, no każdy ma swoich szefów. Ale jednak cel mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć wspólny, tak? Bo za chwilę przejdziemy do katalogu interesów narodowych. Wspomniał też pan konsul o racji stanu. Pojęciu, które trochę niestety medialnie ostatnio przez polityków zostało rozmyte. Niemniej ktoś musi koordynować gdzieś ten poziom współpracy, tak? Bo czy ta współpraca tylko na poziomie taktycznym, czy powiedzmy operacyjnym się odbywa? No przecież jakby na tym najwyższym, strategicznym, też musi być w jakiś sposób koordynowana, tak? To nie jest tak, że osoby będące na miejscu mają całkowicie wolną rękę jakby w kreowaniu sytuacji, a przynajmniej która powinna być kreowana.
Absolutnie nie. Tutaj oczywiście jest pewna autonomia kierownika placówki, czyli z reguły ambasadora, natomiast ambasador sprawuje nadzór i to czasem bardzo, bardzo konkretny, bardzo bezpośredni, bardzo ścisły nad działalnością personelu ambasady, a rok rocznie, oczywiście nie mówię o działaniach ad hoc czy kryzysach, które trzeba na bieżąco rozwiązywać, ale rok rocznie każda z ambasad otrzymuje coś, co można by nazwać pewną instrukcją, zespołem wytycznych, które tak naprawdę powinny być oczywiście oparte o odpowiednie expose ministra, czy też prezesa Rady Ministrów, a które są tak naprawdę zespołem oczekiwań, jakie rząd polski, który tutaj rząd polski ma ostateczne zdanie na temat tego, co jest, a co nie jest polską racją stanu i jak stosunki z danym państwem mają wyglądać. Na podstawie tych wytycznych, na podstawie tych instrukcji, ambasador w porozumieniu oczywiście z dyrektorem danego wydziału MSZ-u i ministrem nadzorującym dany wydział planuje swoją działalność, planuje cele, które są do osiągnięcia. No i oczywiście im niżej, tym bardziej jest to zoperacjonalizowane, tym więcej szczegółów się dodaje, zwłaszcza jeśli chodzi o działalność w zakresie tak zwanej dyplomacji publicznej. A muszę zapytać o pewnego rodzaju system polskiej dyplomacji. Nie wiem, czy pan konsul mnie w tym momencie dobrze zrozumie, ale rozumiem przez to pojęcie całość funkcjonowania. Skupmy się już na tych placówkach zewnętrznych, tak mówiąc tak trochę nie do końca może fachowym językiem. Bo mamy tak naprawdę placówki o bardzo różnych nazwach, o bardzo różnym statusie. Nawet to, jak pana zapowiedziałem, tak, że był pan kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego, jednocześnie pełniąc obowiązki konsula ambasady. Jak to dzisiaj wygląda? Jak mamy rozumieć te pewne różniące się przecież między sobą nazwy, a jednocześnie sugerujące, kto daną placówką kieruje i jaki właśnie jest jej jakby status i możliwości działania, bo to przecież z tego wynika. Tak, generalnie placówki są podzielone na najbardziej oczywisty sposób, jaki tylko być może, czyli wielkościami. Są placówki małe, średnie, no i tutaj nie będzie niespodzianki, placówki duże. Ale ta wielkość też zapewne wynika tak naprawdę z kierunków naszego zainteresowania i prowadzenia Dokładnie, polityki zagranicznej. Do tego zmierzam. No i zależność jest zasadniczo krótka. Im większa liczebnie placówka, tym więcej interesów z danym państwem, tym bogatsze relacje, tym więcej polonii, no bo to też ma swój wpływ na działalność placówki, czy to ambasady, czy konsulatu. Ale zaznaczyć zapewne musimy, że nie tylko u naszych sojuszników, delikatnie i dyplomatycznie mówiąc, mamy duże placówki, tak? Oczywiście, no, placówka w Moskwie jeszcze do niedawna była jedną z naszych największych placówek. Właśnie z racji tego, że nasze stosunki z Rosją, delikatnie mówiąc, nie zawsze układały się poprawnie, a no, jest to potężny sąsiad, więc bardzo istotna zmienna w naszej polityce zagranicznej. Stąd właśnie liczna ambasada obsługująca interesantów i załatwiająca dużo mniej lub bardziej pożytecznych i interesujących spraw. I tutaj też w Chinach mamy na przykład bardzo, bardzo rozbudowaną sieć placówek, bo nie tylko ambasadę w Pekinie, ale również konsulaty rozsiane po wielu miastach Chin, które też, no, muszę przyznać, że szczególnie właśnie w Chinach odwalają bardzo, bardzo dobrą robotę dla naszego państwa i dla naszego biznesu. A abstrahując od tej skuteczności, co nam powinno jako Polakom, czy to jeszcze będąc w kraju, czy wyjeżdżając za granicę, co nam powinno, czy niekoniecznie sugerować kwestia nazewnictwa,
bo nie dla wszystkich zapewne jest to oczywiste, niektórzy wcale się nie zastanawiają, patrzą, że jest to po prostu przedstawicielstwo RP, więc oczekują, że ewentualnie to tam będą mogli się zwrócić po pomoc. Tak, to bardzo ważna kwestia. Są placówki dyplomatyczne, placówki konsularne i placówki dyplomatyczno-konsularne. W bardzo dużym uproszczeniu, żeby nie zrobić z naszej rozmowy wykładu z teorii stosunków międzynarodowych, to można powiedzieć, że konsulaty są od wspierania i pomagania Polonii i Polakom na terenie danego kraju, natomiast ambasady zajmują się działalnością polityczną. Oczywiście te kompetencje w zależności od danego kraju i struktury danej placówki mogą się przenikać. No, bo ciężko czasem to taką grubą, czarną linią oddzielić na pewno. Tak, no na przykład w przypadku mniejszych placówek nie ma to sensu. No, tutaj właśnie dobrym przykładem jestem ja i pełnione przeze mnie stanowisko. Ja byłem jednocześnie zastępcą ambasadora jako kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i jednocześnie szefem tego pionu konsularnego, niezależnego, albo może nie niezależnego, ale autonomicznego w stosunku do ambasadora, bo ambasador mógł mi wydawać polecenia jako kierownikowi Wydziału. Ale w tym pierwszym zakresie, tak? Tak jest, natomiast nie mógł mi wydawać poleceń w tematach konsularnych. Tutaj to najprostszy przykład, no to ambasador nie mógł mi kazać wydać wizy, ani w żaden sposób wpłynąć na to. To była tylko i wyłącznie moja decyzja jako konsula. W nieco większych ambasadach jest wydzielony zupełnie osobny wydział konsularny, czy też referat konsularny w zależności od wielkości, referat mniejszy, wydział większy i konsul, który pełnili tylko i wyłącznie funkcję konsula, na tyle, na ile jest to możliwe, nie zajmuje się polityką, a właśnie sprawami Polonii, sprawami Polaków, sprawami dyplomacji kulturalnej. No, w przypadku państw, w których mamy kilka placówek, no to z reguły jest to podzielone terytorialnie. Na przykład nasza ambasada w Chinach, w naszej ambasadzie w Pekinie podlegają konsulaty, które to konsulaty zajmują się właśnie na terenie swojego okręgu konsularnego również działalnością polityczną, również wsparciem dla polskich przedsiębiorstw i no, są takimi, bardzo upraszczając oczywiście, tak no, będąc nie do końca precyzyjnym, ale zasadniczo tak to wygląda w praktyce, będąc takimi mini ambasadami podległymi ambasadzie głównej. I to chyba w takim trochę telegraficznym, proszę się oczywiście nie obrazić, skrócie chyba... O, zdecydowanie. To chyba jednak opis całego właściwie systemu, nic więcej chyba nie wchodzi do niego. Tak, dodatkowo no, wchodzą komplikatory, bo na przykład, zwłaszcza w ostatnich latach, część zadań typowych dla MSZ-ów w stosunku do państw Unii Europejskiej przejęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z racji tego, że Unia Europejska jest dosyć dobrze zintegrowanym politycznie i gospodarczo tworem, część kompetencji wymknęła się MSZ-owi i trafiła na biurko premiera, chociażby kwestie przede wszystkim związane z gospodarką. No i tutaj te kompetencje MSZ-u i KPRM-u się bardzo mocno przemieszały, czasem niestety doprowadzając do sporów kompetencyjnych. No, u nas dodatkowym komplikatorem jest kwestia naszego ustroju państwowego. No, to prezydent jest głową państwa, w związku z tym to prezydent, teoretycznie rzecz biorąc, wysyła swoich ambasadorów jako głowa państwa do głów innych państw. No a tutaj jeszcze mamy, oprócz prezydenta, który nie jest szefem rządu, mamy właśnie premiera, który jako premier kieruje działalnością MSZ-u, który to MSZ jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną, ale z pewnymi wyjątkami związanymi ze sprawami unijnymi. No i do tego nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z bardzo
duża waga, jaką nasz rząd przywiązuje do współpracy, w szczególności obecnie wojskowej, ze Stanami Zjednoczonymi, sprawiają, że coraz więcej spraw wielkiej wagi wykracza poza kompetencje ambasady i jest realizowana już na szczeblu ministra, w szczególności aktualnie ministra obrony narodowej. Chciałbym się jeszcze odnieść do jakby pozycji prezydenta RP, bo poza prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego całkiem niedawno tak naprawdę powstało Biuro Polityki Międzynarodowej, tak? Czy powstanie tego biura tak naprawdę zmieniło coś dla polskiej dyplomacji, czy traktujemy tak naprawdę to biuro jako ten typowy organ doradczy i ten ostatni głos jakby i tak będzie padał ze strony prezydenta, który ma taką, a nie inną siłę, że tak powiem, w pewnym skrócie myślowym, względem tego, co przed chwilą pan opisał, jeśli chodzi o te relacje i wzajemne jakby pozycje między kancelariami prezydenta i premiera. No, tutaj właśnie pojawia się problem, ponieważ z jednej strony prezydent zapewne potrzebuje jakiegoś organu doradczego, który organizacyjnie i instytucjonalnie wzmocni jego zdolności w tym temacie, natomiast w praktyce organ ten, ta instytucja, to biuro nie ma żadnych uprawnień poza właśnie tym, które nadał prezydent w ramach de facto swojej kancelarii. Natomiast, jak już wspomniałem na początku, w dyplomacji i polityce zresztą też, która jest przedłużeniem, bardzo wiele zależy od umiejętności interpersonalnych i konkretnych osób. I czynnik ludzki jest bardzo ważny. Tak jest, czynnik ludzki to podstawa. No i teraz pytanie osobiste, co tak naprawdę prezydent będzie chciał w polityce zagranicznej robić? Czy będzie chciał forsować swoją wizję i będzie traktował siebie jako zupełnie osobny organ władzy. Nie mówię, że opozycyjny, ale autonomiczny w stosunku do Nowogrodzkiej i Wiejskiej, czy też siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no ale i Szucha nie wspominając, czy też właśnie będzie szedł na współpracę z premierem i ministrem spraw zagranicznych i to biuro tak naprawdę będzie takim typowym organem łącznikowo doradczym. Jeśli natomiast prezydent postawi na większą niezależność i budowanie swojego własnego zaplecza politycznego, no to wtedy to biuro może próbować stać się zalążkiem takiego instrumentu nacisku, instrumentu kreacji danej polityki. Wspomniał pan o tym, nazwijmy to, kapitale interpersonalnym tak naprawdę, o pewnych możliwościach, kompetencjach, umiejętnościach tych osób. Bo to nie tylko języki obce, tak, ale typowo właśnie interpersonalne możliwości, by nie powiedzieć wręcz kwalifikacje. Zadam pytanie, nie wiem, czy ono zabrzmi trochę infantylnie, czy nie, ale trudno zostać dyplomatą? I tak, i nie. No, z jednej strony trzeba, oczywiście abstrahuję od przypadków, nazwijmy to skrajnych i przypadków, które nie powinny mieć miejsca, kiedy dyplomatami zostają ludzie pozbawieni odpowiednich kompetencji i mianowani z klucza politycznego albo personalnego. To pomijając tą naszą... Panie konsulu, ale to zawsze jest jakiś jednak klucz polityczny, tak? Zawsze jest rząd wywodzący się z jakiejś partii bądź koalicji. Oczywiście, no ale tutaj mówię, co innego pewne sympatie, co innego pewne ciążenie ku jakiejś opcji czy ku jakiejś grupie ludzi, a co innego, po prostu wciskanie na siłę kogoś, kto się nie nadaje na odpowiedzialne stanowisko. Tak, takie sytuacje niestety się zdarzają, ale muszę powiedzieć, że są coraz bardziej marginalne i co najmniej dwóch, a właściwie trzech takich kopernikańskich przewrotach w naszej dyplomacji, które miały miejsce w ostatnich latach, to nasza służba zagraniczna się coraz bardziej profesjonalizuje i coraz bardziej krzepnie. I czy łatwo zostać dyplomatą? Generalnie do zostania dyplomatą są dwie drogi. Jedna to mianowanie,
która jest no, drogą stosunkowo łatwą, no bo po prostu trzeba zostać mianowanym na dane stanowisko, bo ktoś w ministerstwie... Najpierw wpadamy w pewien krąg zainteresowania, tak, ośrodka decyzyjnego i ostatecznie jesteśmy mianowani. Dokładnie, no, co tu daleko szukać. No, ja jestem przykładem takiego dyplomaty, bo ja zostałem mianowany po prostu w naszej ambasadzie, z naszej ambasady w Kabulu do Warszawy płynął wniosek, wpłynęła koncepcja, bo w każdym ambasady nie tylko odbierają instrukcje, ale też wysyłają sugestie. No to padła sugestia, że dla usprawnienia działań ambasady, dla realizacji zadań, które minister na ambasadę nałożył, przyda się zdecydowanie osoba na stanowisku w wydziale politycznym. Przyda się Proponujemy osoba... pana Marcina Krzyżanowskiego. No nie aż tak, to aż tak dobrze nie było, ale zaczęło się od tego, że potrzebne, że ambasadzie potrzebna jest osoba, najlepiej facet, najlepiej młody, koniecznie ze znajomością perskiego, z prawem jazdy i ze znajomością realiów politycznych regionu. Czyli mocna samodzielność, zmysł analityczny, myśli strategicznej. To również, no, ale tutaj takim najbardziej kluczową kompetencją był język perski i znajomość regionu. No i MSZ się przychylił do tego wniosku, no i zaczęto po prostu szukać, bo okazało się, że z tych zasobów kadrowych MSZ-u mało kto włada perskim, a ci, którzy władają już albo są na placówkach, chociażby w Iranie, i innych częściach świata i nie za bardzo są zainteresowani, ani nie za bardzo mogą wyjechać na tego typu placówkę, no i zaczęto szukać po prostu po uczelniach. No, że ja w tamtym czasie już władałem językiem perskim i byłem w trakcie pisania doktoratu o tej części świata, to stwierdzono, że jestem brany pod uwagę, znalazłem się na krótkiej, bo trzyosobowej liście, najlepiej wypadłem na rozmowach z dyrektorem departamentu, no i później trzeba było przejść około półroczne szkolenie, niezbędną praktykę i egzamin konsularny. W moim przypadku dojechałem też na konsula, który jest egzaminem trudnym, nie niemożliwym do zdania, no ale trzeba było parę set stron przerzucić, zapamiętać, zdać egzamin pisemny. Sporo nauki. Tak, przy czym jest podobnie jak tak naprawdę na uczelniach. Egzamin pisemny był egzaminem tak naprawdę sprawdzającym znajomość przepisów i procedur, natomiast ustny był już bardziej problemowy. Bardziej praktyczny, tak? Zdecydowanie tak. Odbywało się to na zasadzie, proszę sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, że, no i tutaj problem konsularny, który jest właściwy dla danej części świata, i co pan zrobi w takiej sytuacji? Kolega, który jechał na Ukrainę, dostał pytanie. No to wiesz pan, proszę sobie wyobrazić, że jest pan w tym momencie naszym konsulem w Lwowie i dostaje pan informację, że buldożer wjeżdża na teren polskiego cmentarza. I co pan zrobi? Ja dostałem pytanie o pomoc obywatelowi polskiemu. Też na zasadzie jest pan w Kabulu, w innym mieście, do którego nie może się pan dostać, jest chory obywatel polski. No i co pan zrobi? Udało mi się przebrnąć. Do tego jeszcze doszedł oczywiście egzamin resortowy z języka obcego, który potwierdzał jego znajomość i można było jechać. Drugą poza mianowaniem metodą na ścieżką do służby zagranicznej jest odbycie aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w prowadzonej przez MSZ Akademii. No i tam jest po prostu rok studiów, do tego pół roku nauki, 3 miesiące stażu w MSZ-cie, 3 miesiące stażu na placówce i tak również potrójny egzamin końcowy. Wydaje mi się, że otwarty przewód doktorski chyba trochę panu pomógł. Nie ze względu na sam fakt otwartego przewodu, a jednak zdecydowanie wymaganą już samodzielność w dążeniu, w pogłębianiu właściwie nauki, wiedzy i tak dalej, to już nie to samo, co studia licencjackie czy magisterskie, tak? No, zdecydowanie większa samodzielność, więc tak jak powiedziałem na początku, wydaje się, że to chyba mogło tylko pomóc.
Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że nasza iranistyka, bo tutaj mówimy o konkretnym przypadku, Afganistan z językoznawczego, naukowego punktu widzenia jest, podpada pod iranistykę. Polska iranistyka no, jest nieliczna, więc jak sam fakt wymogu znajomości języka perskiego bardzo mocno ograniczył liczbę kandydatów, a drugi wymóg, czyli znajomość polityki i gospodarki regionu, o kulturze nie wspominając, jeszcze bardziej tą listę skrócił. No i tak jak mówię, no, trzy osoby zasadniczo spełniały wszystkie kryteria. Popsułem delikatnie swój plan naszej rozmowy, bo zapytałem, czy łatwo zostać dyplomatą, i w ramach jednego z późniejszych pytań chciałem zapytać, jak tak naprawdę jest kształtowany model tej polskiej dyplomacji i kadr dla tejże. Tak naprawdę o kadrach już pan konsul nam powiedział, a czy ten model funkcjonowania tej polskiej dyplomacji, on ulega jakimś naturalnym zmianom, czy jednak coś planujemy, czy reagujemy tylko dopiero, kiedy coś się dzieje, czy podpatrujemy rozwiązania w innych państwach? Jak to wygląda? Wszystkiego po trochu, przy czym główną kwestią, która kształtuje nasze zachowanie w tym temacie, jest fakt miejsca, jakie Polska zajmuje, no, że tak powiem, w rankingu światowych potęg politycznych i gospodarczych. No, jesteśmy, no, krótko mówiąc, poza pierwszą dziesiątką, ogólnie mówiąc. W związku z tym nasze środki, nie mówię tutaj o finansach, ale nasze środki instytucjonalne, nasze środki intelektualne, nasze środki strategiczne są, no, w porównaniu z właśnie z tą pierwszą dziesiątką, czy chociaż Niemcami, Rosją, Wielką Brytanią, czy nawet Szwecją, nieco skromniejsze. W związku z tym bardziej niż te pierwszorzędne potęgi zmuszeni jesteśmy często improwizować, bo nie mogąc zmieniać sytuacji tak bardzo, jakbyśmy chcieli, musimy się do niej dostosowywać. Tutaj też w bardzo wielu przypadkach nasza racja stanu względem, nasze interesy względem poszczególnych państw, chociaż pierwszy z brzegu Iran, czy Irak, czy Afganistan, są tak naprawdę wypadkową naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i naszej polityki euroatlantyckiej. Bo to, co robiliśmy w Afganistanie, czy od 2004 roku w Iraku, to tak naprawdę nie było pochodną bezpośredniego interesu Rzeczypospolitej i dotychczasowych relacji, czy to z Afganistanem, czy z Irakiem, ale były pochodną właśnie, no, naszej polityki ukierunkowanej na poprawę, zacieśnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, pełniejszą integrację z NATO celem zapewnienia sobie maksymalnego bezpieczeństwa, i temu to celowi właściwie cała nasza polityka zagraniczna była w tamtym okresie podporządkowana, stąd też nasz udział w operacjach wojskowych w Iraku i Afganistanie i chociażby otwarcie w tymże Afganistanie ambasady. Panie konsulu, inne pytanie miałem zadać, ale skoro wspomniał pan o Afganistanie, gwiazda Afganistanu znalazła się na pańskiej piersi? Nie. Gwiazdę Afganistanu otrzymywali tylko żołnierze i pracownicy cywilni wojska. Cała ambasada nie podlegała przepisom o gwieździe Afganistanu, w związku z tym jej nie dostaliśmy. Przecież Afganistan był o tyle ciekawy z formalnego punktu widzenia, ponieważ w Afganistanie nie było wojny, więc tworzyło to kilka bardzo interesujących fikcji prawnych, zwłaszcza w przypadku żołnierzy, czy związanych z urlopami, z dodatkami za służbę. Jak i śmiercią emerytury. Również i potem kwalifikacją prawną stosowaną przez prokuratorów. Ale o tym za chwilę. Muszę się przyznać trochę, muszę uczciwość jednak względem słuchaczy zachować. To chyba było jedyne reżyserowane pytanie, bo rozmawialiśmy o tym i chcieliśmy jednak zwrócić na to uwagę, aby Państwo rozumieli, kto i dlaczego tę gwiazdę może otrzymać, a kto niekoniecznie, mimo że też pełni służbę, bo musimy znacząco zaznaczyć, że pan konsul jednak pełni służbę.
ale muszę wrócić do poprzedniej wypowiedzi pana konsula. Mówił pan między innymi o tej, nazwijmy to, pierwszej lidze dyplomatycznej, wspomniał pan Rosję i tutaj mam takie pytanie, bo oczywiście Ławrowa traktujemy jako no, mocny zawodnik, tak? I tak przez jego pryzmat trochę oczywiście rosyjską dyplomację interpretujemy, podpinamy pod to wszystko oczywiście służby specjalne, też fantastyczne, idąc dalej siły zbrojne rosyjskie również, tak? Podobno druga armia świata. A ostatnio te mity wszystkie powoli zaczynają nam się obalać. Zaczęło się od armii, potem się okazało, że służby rosyjskie i te cywilne i te wojskowe, jak się okazuje, mimo rzekomych sukcesów popełniały całą masę błędów i też ten ich mit doskonałości chyba gdzieś zaczynał pryskać. Czy z dyplomacją mamy podstawy, by sądzić, że jest trochę podobnie i że ten obraz jednak jest tylko i wyłącznie wykreowany przez samą Federację Rosyjską? Czy faktycznie jest to taka naprawdę solidna jednak dyplomacja? Pytam, nie mając też kompletnie żadnej świadomości w kontaktach pana konsula akurat z tym, nazwijmy to, partnerem. Z Rosjanami miałem stosunkowo niewiele do czynienia. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to to, że w dyplomacji znajduje wciąż bezustannie zastosowanie powiedzenie, nie pamiętam, czy austriackiego kanclerza Metternicha, czy napoleońskiego ministra spraw zagranicznych Talleyranda. W każdym razie przyznam, że mniejsza o to, który z tych dwóch panów to powiedział. Zapytano jednego z nich, od czego zależy wielkość dyplomaty. Odpowiedź padła: od wielkości działa, które za nim stoi. No i tutaj Rosja, z racji tego, że nawet pomimo cieszących, uczciwie przyznam, moje serce niepowodzeń na Ukrainie, wciąż pozostaje pierwszoplanowym graczem, wciąż pozostaje światową potęgą. Oby jak najkrócej, no ale... Czyli nie spodziewamy się zbyt szybkiego obalenia mitu, jeśli chodzi akurat o dyplomację? Nie, gdyż Rosja wciąż i bezustannie ma mnóstwo atutów w ręku. Przede wszystkim jest eksporterem broni i surowców, które są potrzebne bardzo wielu mniej lub bardziej interesującym państwom świata, w szczególności w Afryce i Azji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no wciąż Rosja ma pieniądze na swoją działalność, chociażby na funkcjonowanie tub propagandowych, na kupowanie sobie lojalności lokalnych polityków i tak dalej, i tak dalej. A przy czym organizacja rosyjskiej służby zagranicznej jest całkiem interesująca, gdyż jest ona właściwie od 2004 roku rzeczą stałą. Od 2004 roku, czyli od 18 lat, Siergiej Ławrow jest ministrem spraw zagranicznych. W związku z tym praca w resorcie, można powiedzieć, jest bardzo stabilna, nie bez większych rewolucji kadrowych. Ścieżki kariery, z drobnymi oczywiście wyjątkami, ale przebiegają na... Jest pewnie jakaś konsekwencja w działaniu, Jest bardzo duża konsekwencja i bardzo duża profesjonalizacja. Czyli szanuje się strategię, cele strategiczne, kierunek działania i tylko się ewentualnie weryfikuje, czy aby na pewno dalej w tym kierunku idziemy, który sobie założyliśmy. Tak, tak jest. No tutaj co tu posłużę się przykładem z życia wziętym z Afganistanu. Jak przyleciałem w 2008 roku do Afganistanu, traf chciał, że niedługo później ambasador musiał lecieć do Gazni, do naszych żołnierzy. No i ja czyniłem w Kabulu honory i brałem udział jako przedstawiciel Polski w spotkaniu państw członkowskich bodajże OBWE. Usadzono nas alfabetycznie i siadłem koło ambasadora rosyjskiego. Nawiązaliśmy kurtuazyjną rozmowę, czynnik interpersonalny i tak dalej. Plus wybadanie przeciwnika, tak? Pod kątem, dokładnie, nie chcę powiedzieć intelektu, bo każdy, albo prawie każdy, musi jednak się charakteryzować tym na wysokim poziomie, ale jednak tych wspomnianych umiejętności interpersonalnych. No, zgadza się. No i siedziałem koło ambasadora Zamira, nomen omen, Kabulowa,
Kabulu, który już abstrahując od tego, że znał cztery języki plus rosyjski i płynnie mówił po persku, to rzeczony ambasador wrócił do Afganistanu, gdyż jeszcze w latach 80. był pierwszym sekretarzem, referentem, później awansował na pierwszego sekretarza ambasady Federacji Rosyjskiej w Kabulu. Później pracował na odcinku afgańskim w MSZ-cie rosyjskim, wrócił jako ambasador, że tak powiem, zaliczył kadencję, wrócił do MSZ-u i w tym momencie ten sam człowiek jest specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji do Afganistanu. Ja proszę sobie wyobrazić, przez tyle lata pracy na odcinku afgańskim, jak bogate portfolio znajomości, jak wielką orientację w sytuacji i jaką wielką orientację w niuansach ma ten człowiek, jaką on jest skarbnicą wiedzy. I toż to jego drugi dom, jeśli nawet nie pierwszy. Dokładnie. Dokładnie tak. No i tutaj jeszcze raz, jeśli będziemy pamiętać o tym czynniku ludzkim, który jest kluczowy w dyplomacji, no, możemy sobie wyobrazić, że no, taki ambasador jak właśnie Zamir Kabulow, no, jest w stanie w razie sytuacji kryzysowej, w razie jakiegoś problemu, no, jest w stanie zadzwonić do odpowiedniej osoby, bo ją po prostu zna osobiście i sprawę załatwić. Panie konsulu, chciałbym zapytać o coś takiego jak dyplomacja jako narzędzie budowania potencjału i pozycji, no w tym przypadku naszym Polski, na arenie międzynarodowej i roli dyplomacji w realizowaniu tego katalogu interesów państwa czy interesów narodowych, bo oczywiście to wszystko funkcjonuje w powiązaniu ze służbami specjalnymi, ale tak krótko, by nie powiedzieć w pewnej formie podsumowania, jaka tu jest tak naprawdę ta rola dyplomacji, pomijając przymiotnik ważna, jeśli nie najważniejsza. Kluczowa. Dobra, tak, tutaj jest o tyle kluczowa, o ile będzie dobrze wykorzystana. To jest segment tak zwanej dyplomacji publicznej, która tutaj akurat, przyznam, mam przed sobą otwartą stronę MSZ-u. Jest tam piękna regułka na temat definiująca dyplomację publiczną. Dyplomacja publiczna obejmuje działania o charakterze strategicznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą mają na celu uzyskanie zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki zagranicznej RP. Wie pan, co tu widzę? Swoje pola zainteresowań badawczych, czyli prowadzenie operacji psychologicznych, operacji informacyjnych, no a Rosjanie oczywiście je łączą, czyli informacyjno-psychologicznych, no bo tak. Inaczej tego nie mogę interpretować tak naprawdę. No i moim zdaniem jest to jak najbardziej posłuszna interpretacja, bo to jest wykorzystanie po prostu mechanizmów tak zwanego soft power. No i tutaj jest pełne pole do popisu dla specjalistów w tej dziedzinie, przy czym oczywiście będzie to w każdym kraju wyglądało nieco inaczej. No bo jeśli mamy implementować swoją politykę, mamy promować swoją rację stanu w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj będzie na pewno w pierwszej skrzypce grała bardzo trudna kwestia lawirowania między republikanami a demokratami, tak żeby się nie opowiedzieć po żadnej ze strony i drugiej nie zniechęcić do siebie. Bardzo delikatna kwestia relacji polsko-izraelskich, czy też szerzej historii polsko-żydowskiej, w szczególności ze zwalczaniem szkodliwej kliszy językowej, jaką są polskie obozy śmierci, a coś zupełnie innego będzie w Iranie. W Iranie, no tutaj będzie to raczej właśnie unikanie tego komponentu polityczno-wojskowego, gdyż jako aktywny członek NATO, no jesteśmy trochę spaleni u Irańczyków, ale z kolei już akcentowanie wzajemnej historii, w tych epizodów naszej wzajemnej historii, które nas łączą, jakby kwestia repatriantów z armii Andersa, kwestia relacji kulturalnych, tutaj wśród irańskich elit możemy się promować naszym nieśmiertelnym i sztandarowym Chopinem, Kieślowskim, czy też Wajdą, które te nazwiska są bardzo uznane w tym, no nazwijmy to, wśród kulturalnej elity Iranu. Oczywiście osobną kwestią będą
będą kwestie gospodarcze, których nie należy pomijać. No, w przypadku takiego molocha jak Stany Zjednoczone, no to sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku Iranu, gdzie z jednej strony podkreślenie współpracy gospodarczej jest bardzo mile widziane, a z drugiej strony, gdzie właśnie wsparcie ambasady w działalności gospodarczej jest szczególnie istotne. Bo to, co niestety u nas kulało jeszcze w 2008 i z tego, co wiem, kuleje nadal, to wsparcie dla polskich firm. Tutaj wciąż jest problemem ta obustronna nieufność. Dla bardzo wielu polskich przedsiębiorców, ja mam przyjemność stać takim okrakiem po stronie barykady, bo jestem przedsiębiorcą, a jednocześnie dyplomatą. No właśnie, bo chciałem to podkreślić, żeby też słuchacze zrozumieli, że w samym Afganistanie spędził pan lat 6, z czego połowę w służbie, a drugą połowę, czego można się domyślać, później. I pewnie łatwiej było panu pewne interesy prowadzić, ale z drugiej strony też pan wiedział, gdzie i kiedy może liczyć na właśnie polskich dyplomatów, ale też zapewne miał pan świadomość, w jakich sytuacjach nie będzie pan na tę pomoc mógł liczyć, bądź jakich sytuacji w ogóle unikać, właśnie patrząc jakby na ten punkt drugi, tak? Dokładnie. Tutaj bardzo, jak już mówiłem, bardzo, bardzo dużym problemem jest wzajemna, no, można powiedzieć, nieufność. Z punktu widzenia dyplomaty, polski biznesmen szukający wsparcia, no może się okazać hochsztaplerem i oszustem. Mm-hmm. Więc lepiej... No, albo lepiej, szpiegiem. Albo szpiegiem jeszcze, więc lepiej uważać. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, no, brzydko powiem, no, urzęda, który się na niczym nie zna, no, ruszyłby tyłek i pomógł, a pomóc nie chce. No i to jest pewien problem kwadratury koła. Pomagają w tym, w niektórych, też nie da się zastosować tego we wszystkich krajach. Właśnie wydziały ekonomiczne, które ambasad i konsulatów, które mają się właśnie skupiać na promocji polskiego biznesu, na promocji polskiej marki i na wsparciu tutaj chociażby informacyjnym polskich podmiotów. No, różnie z tym bywa, ale w ostatnich latach, no, muszę przyznać, że doszło do, że zaistniała, no, przynajmniej ilościowa poprawa. Zwiększono nieco obsady wydziałów ekonomicznych, zwłaszcza w naszych bliskowschodnich ambasadach. Bardzo umiejętnie rozegrano niesamowitą okazję, jaką było Expo w Dubaju, i zreformowano zupełnie tak zwany WPHI, czyli Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, które z naszych ambasad de facto zniknęły i się uzewnętrzniły. Uprzedził pan trochę moje pytanie, tak naprawdę, panie konsulu, bo chciałem się znowu odnieść trochę do służb specjalnych, do, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale jednak pewnych sukcesów polskich służb jeszcze za czasów PRL-u. Mam tu na myśli oczywiście wywiad technologiczny i naukowy. I tutaj właśnie chciałem zapytać, jakby czy ta dyplomacja faktycznie tutaj wspiera, no, ale już tak naprawdę zdążył pan konsul na szczęście odpowiedzieć. A chciałbym jeszcze, żebyśmy się na chwilę też cofnęli, bo rozmawialiśmy o tej dyplomacji. Mówił pan konsul, no, o dyplomacji jako tym narzędziu budowania tej naszej pozycji i powiedział pan, że ta dyplomacja dzieli się na publiczną. Czy dzieli się też jeszcze na inne tak naprawdę dyplomacje? Czy te publiczne to takie jest trochę w nawiasie? Bo na przykład bardzo dużo ostatnio można było słyszeć i czy przeczytać o tak zwanej, oczywiście, ale dyplomacji skrytej, tak, kiedy nie do końca się przyznajemy, że pewne rzeczy, czy raczej pewne spotkania i rozmowy mają miejsce. Mam tu oczywiście między innymi też kwestię wcześniej kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, dzisiaj tak naprawdę wojny w Ukrainie. Czy ta taka skryta dyplomacja, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali bardziej fachowo, to ona jest czymś osobnym, czy tak naprawdę i tak jest elementem tej dyplomacji publicznej? Jest i tym. Tutaj trzymając się przykładu Ukrainy, widać to najwyraźniej. Nasz ambasador Cichocki
został w Kijowie. A co za tym idzie? No, mieliśmy tam swojego człowieka, swojego przedstawiciela, który mógł face to face w bezpiecznych, pewnych okolicznościach na niemalże dowolny temat rozmawiać ze stroną ukraińską i niezwłocznie czy to przekazać stanowisko ukraińskie do Polski, czy polskie Ukraińcom. To jest coś, co jest bezcenne. W dyplomacji najzupełniej oficjalnej, jawnej i otwartej, no, nie wszystko trafia do mediów, nie wszystko wychodzi poza gabinet najczęściej ambasadora, który omawia pewne sprawy ze swoimi odpowiednikami. I tutaj znowu po raz kolejny przywołam kwestię tego czynnika ludzkiego. W Afganistanie na przykład podczas swojej pracy też no, niejednokrotnie zdarzyło mi się, że trzeba było coś najzupełniej, nie mówię o jakichś wielkich kwestiach, najzupełniej prozaiczne, najzupełniej legalne kwestie, które trzeba było jednak załatwić. I to właśnie nie w sposób urzędowy, bo albo nie było na to czasu, albo nie było możliwości, ale no, trzeba było coś załatwić. No, najbardziej jaskrawy przykład. Załatwienie zgody przelotowej dla samolotu z delegacją prezydenta, który odwiedzał Kabul. Dostaliśmy informację za późno, żeby załatwić tą zgodę oficjalnie, no więc trzeba było po prostu najzupełniej prywatnie zadzwonić do wiceministra, naświetlić mu sprawę i poprosił, żeby uzadaniowił swojego podwładnego w dzień wolny od pracy notabene i żeby taką zgodę dostać. No i to jest taki przykład pierwszy z brzegu, ale podczas rozmów dyplomaci z przedstawicielami państwa przyjmującego poruszają rozmaite tematy i rozmaite tematy załatwiają. Ale umówmy się, panie konsulu, tak naprawdę nawet jeśli rozmawiamy z krajem, z państwem, z którym no relacje, załóżmy, w danym momencie nie są najlepsze, to jednak wy jako członkowie dyplomacji tych bloków, może tak to ujmę, mimo wszystko darzycie się pewnym szacunkiem, zrozumieniem. Każdy z was wie, że rozmawia z człowiekiem na pewnym poziomie, nawet bym powiedział mimo często pewnej sprzeczności interesów, to taka rozmowa jest pewnego rodzaju ucztą intelektualną. Bardzo często tak, o ile właśnie mamy do czynienia z, jakkolwiek no troszeczkę pretensjonalnie by to nie brzmiało, z ludźmi na poziomie. Nie wszyscy są tacy, w każdym... Czyli nie jest to regułą. Nie jest to regułą. Z reguły nie jest to regułą, natomiast na szczęście jest powszechne. Mm-hmm. Wyjątki są tu, te negatywne wyjątki są tutaj zdecydowaną mniejszością. I też właśnie profesjonalizacja korpusu dyplomatycznego i o ile oczywiście ma on połączenie i jakieś przełożenie na realne ośrodki władzy, jest czymś, co bardzo mocno usprawnia komunikację, usprawnia dialog. To jest na zasadzie, no, ja wiem, ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, ale... No, ale zaczynamy udawać, tak? Ale siedzimy tutaj, sprawę musimy tak, załatwić, tak. Ty jesteś z tego rozliczany, ja jestem z tego rozliczany i musimy jakoś wyjść z tego impasu, a poza tym no, prywatnie się lubimy, no bo to nasze nie pierwsze, tak, nie dziesiąte spotkanie, więc no, nie będziemy sobie utrudniać. Ale oczywiście pamiętając, że no, służymy swoim państwom, no, postaramy się załatwić sprawę tak, żeby było dobrze. Jako że lubię precyzyjne wypowiedzi, no to mała errata i muszę się tutaj sam sprostować. Oczywiście wcześniej miałem na myśli wywiad naukowo-techniczny, a zdaje się, że wdarło mi się tam słowo technologiczny i to jako pierwsze. Chciałbym teraz, panie konsulu, zapytać, czy wracając trochę do tego modelu polskiej dyplomacji, ale myślę, że już powoli ten wątek kończąc, czy pomijając wielkość naszych placówek,
całkowicie wręcz abstrahując od tego, czy model funkcjonowania i działania placówek, rzucam, na zachodzie Europy, polskich placówek oczywiście, różni się jakoś znacząco bądź pod jakimi ewentualnie parametrami od tych placówek funkcjonujących chociażby na bliskim panu, pana sercu i umysłowi chyba też Bliskim Wschodzie. Tak, nasze placówki są zasadniczo zunifikowane. Nie ma z takiego strukturalnego punktu widzenia różnicy między naszą ambasadą w Paryżu, Londynie, Madrycie, czy w no już nieistniejącej, ale w Kabulu, czy wciąż istniejącej w Islamabadzie. Różnice są praktyczne. Przede wszystkim w każdym kraju obowiązuje inny mnożnik, inna tak zwana dieta, plus każde stanowisko ma inny mnożnik do wynagrodzenia. Więc tutaj kwestie finansowe są oczywistą różnicą. I tak naprawdę większość różnic, najważniejsze różnice na tym się kończą. No, w przypadku placówek takich jak swego czasu Kabul mieliśmy kilka ułatwień w porównaniu z innymi ambasadami, mianowicie częściej nam finansowano bilety na podróż do domu. W innych placówkach było to raz na dwa lata, my mieliśmy początkowo raz do roku, później dwa razy do roku. I to są tak naprawdę jedyne różnice, czyli różnice są w kwestiach socjalno-bytowych, że się tak wyrażę. Natomiast od strony strukturalnej, prawnej, regulaminowej różnic nie ma. Oczywiście każda placówka ma swój osobny reżim bezpieczeństwa, bo inaczej jest ochraniana, inaczej jest strzeżona nasza placówka w Pradze. No a inaczej chociażby w Teheranie. No ale to już, tak jak mówię, to też są to różnice w ramach tych samych regulacji. No to po prostu warianty tego tutaj samego rozwiązania. Chyba jeszcze za czasów ministra Sikorskiego zdaje się, że pewne zmiany nastąpiły i tak sugeruję co nieco i się zastanawiam, czy pan konsul podłapie i będzie chciał o tym mówić, czy jednak nie powinniśmy pewnych tematów poruszać. Mam na myśli oczywiście kwestię bezpieczeństwa placówek i ich zabezpieczania. Tak, tutaj minister Sikorski, notabene zresztą po uwzględnieniu doświadczeń przede wszystkim Kabulu i Bagdadu, zrobił pewną rewolucję, zacieśniając ten pierścień ochrony wokół ambasad. No, niestety osobiście muszę przyznać, że pomimo tego, że chęci były dobre, cele słuszne, to wylano dziecko z kąpielą. Okej, rozumiem. Musimy niestety poruszyć też no, te bardziej takie smutne, że tak się wyrażę, wątki. Bywają konflikty, bywają wojny, czasem mocno, że tak powiem, brutalne, ale dyplomacja często funkcjonuje do pewnego momentu i nie chciałbym tutaj już wchodzić w kompetencje pana konsula i za niego odpowiadać. Ale jak to wygląda właśnie wtedy, kiedy ten kryzys zaczyna się naprawdę bardzo mocno zaogniać? Wszystko zależy od kierownika placówki, jego osobowości i, co istotne, jego przełożenia na decydentów w centrali MSZ. Są ambasadorowie mniej lub bardziej brawurowi, są mniej lub bardziej odważni. I tak naprawdę sposób, w jaki zostanie rozwiązany dany kryzys, w jaki sposób placówka będzie funkcjonować, zależy od jej kierownika. No to kierownik placówki, najczęściej ambasador, ma naprawdę dużą autonomię i bardzo duże kompetencje w dziedzinie kierowania placówką. I potwierdzeniem jakby słów pana konsula jest de facto sytuacja też naszej placówki tak naprawdę w Ukrainie. Dokładnie. Ambasador został, chciał zostać, uznano, że może zostać i że jest słuszne, żeby został i jest to słuszne. Z kolei na przykład nasza placówka w Kabulu kilkakrotnie nie spotykała się właśnie z groźbą, koniecznością tymczasowej ewakuacji albo tymczasowego po prostu zamknięcia się na
głucho i niemalże okopania się do pozycji stojąc. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od, konkrety zależą od ambasadora i od tego, jakie ma przełożenie i relacje na przede wszystkim szef dyrektora odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa placówek i samego ministra. No, niejednokrotnie zdarzało się tak, że ocena sytuacji pod kątem bezpieczeństwa placówki ambasadora, a właśnie pionu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w MSZ-cie były różne. No i teraz, prawda, pytanie, kogo posłucha odpowiedni zarządzający daną placówką wiceminister. Ale niesnaski między dwoma bardzo ważnymi osobami na placówce się wtedy niestety mogą zacząć. Oczywiście, a nawet zidentyfikować. I tu znowuż czynnik ludzki nam wchodzi bardzo mocno w perspektywę. Zostajemy jeszcze niestety przy temacie wojny. Pewnie powoli się pan konsul już domyśla, o co będę chciał zapytać. Niezależnie od jakby formalno-prawnego statusu, kiedy pan przebywał na placówce i nią kierował, to jednak, czy to formalnie było uznane za wojnę, czy nie, to nasi żołnierze także ginęli w tym czasie. Zgadza się. Czy sposób działania, funkcjonowania samej ambasady, nie wiem jak to ładnie ująć, reagowania i działania w tym momencie zmieniał się w jakiś sposób? I pytam już teraz jako człowieka, jak z reakcjami, jak z radzeniem sobie tak naprawdę z tymi sytuacjami? No, nie ukrywam, że było ciężko, zwłaszcza, że Afganistan był placówką tak zwaną bez rodzin, więc każdy z nas był tak naprawdę sam. Plus było nas niewielu na dość ograniczonym terenie, więc warunki były mało sprzyjające. Do tego dochodził stres. No i niestety, począwszy od sierpnia 2007 roku, okresowo pojawiały się informacje o zgonach naszych żołnierzy, co było zdecydowanie najcięższe. No, ja byłem kilkakrotnie osobiście tym dotknięty, gdyż zdarzyła się sytuacja, że zginął żołnierz, którego znałem osobiście, z którym nawet zdążyłem się zaprzyjaźnić. Oprócz tego przez te lata kilkakrotnie dochodziło do sytuacji, kiedy odbieram telefon z informacją, że jakiś mój afgański przyjaciel, afgański współpracownik, afgański kolega zginął albo został zamordowany. I już pomijam nawet takie kwestie, że znajdowaliśmy się w personalnym niebezpieczeństwie co jakiś czas. Nigdy nie byliśmy jakimś osobnym celem zamachu czy jakiejś innej wrogiej aktywności. No ale niejednokrotnie zdarzało się nie tylko mi, ale też moim kolegom usłyszeć za plecami wybuch samochodu pułapki tuż po tym, jak opuściliśmy skrzyżowanie. Zdarzyła się raz sytuacja, że byłem z kolegą umówiony na 15 na spotkanie w restauracji. Od 14 kolega dzwoni: Marcin, sobie musimy przełożyć spotkanie albo zmienić miejsce. A dlaczego? Bo restaurację wysadzili w powietrze. No to powodowało, że atmosfera była tam, delikatnie mówiąc, niezbyt wesoła. Ale najpewniej wyprzedzające informacje też mieliście i wiedzieliście, że na przykład już zostając przy tej restauracji, gdzie załóżmy byliście umówieni na 18, to o 16 na przykład powiedzieliście informację, że w tym miejscu chyba, delikatnie mówiąc, nie warto się spotykać. Takie informacje, zwłaszcza pewne, niestety należały do rzadkości tutaj. No, trzeba przyznać, że talibowie bardzo mocno dbali o dochowanie tajemnicy i dyscyplinę w swoich szeregach i byli w stanie nas zaskakiwać. A u nas w kraju się mówi, że jak już dwie osoby o czymś wiedzą, to już jest żadna tajemnica, nie? No tak, talibom udało się osiągnąć nieco wyższy poziom zmowy milczenia.
A łącząc teraz właściwie chyba trzy elementy, bo i kwestie Bliskiego Wschodu, kwestie Rosji, kwestie Ukrainy. Niektórzy podnoszą, że rola Bliskiego Wschodu będzie jedną z tych ról wiodących, jeśli nie w rozwiązaniu samej wojny, całego konfliktu w Ukrainie, to na pewno w tym konstruowaniu nowego ładu i porządku. No, powiem to tak trochę może prowokacyjnie i na wyraz, aczkolwiek wcale mi się na wyraz nie wydaje, czyli porządku światowego. Ostatnio też niektórzy podkreślają, że być może zanim ten nowy ład nastąpi, to jeszcze będzie taki okres pewnego chaosu. Jak pan, panie konsulu, jako tak naprawdę no, ekspert od tego rejonu, posiadający doświadczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne, i jak pan tę rolę widzi? Czy w ogóle tak naprawdę się pan nad nią zastanawiał? Bo może zadaję pytanie, gdzie niekoniecznie pan jakieś swoje analizy pisane czy niepisane czynił? Czyniłem i czynię wciąż i bez ustania. No, Bliski Wschód jest jednym z tych regionów, gdzie skupia się bardzo wiele konfliktów, gdzie przecina się bardzo wiele szlaków transportowych. I interesów. I interesów, i gdzie mamy bardzo duże złoża surowców, ściślej mówiąc ropy i gazu, bo tak naprawdę o te dwie rzeczy wszystko się rozchodzi. Reszta jest daleko, daleko mniej ważna. Więc tak długo jak nasze gospodarki są oparte, opierają swoje funkcjonowanie na spalaniu ropy naftowej i gazu, tak długo kraje typu Iran, Irak, Katar, Arabia Saudyjska, Emiraty będą państwami kluczowymi dla światowej gospodarki. No i teraz. To muszę wejść w pół zdania, bo muszę o coś zapytać w takim razie. Czy zapowiedzi, właściwie już nie zapowiedzi, bo w pewien sposób to się też realizuje, tak? Unia Europejska stwierdziła, że jednak gaz jest tym paliwem przejściowym, dążymy w stronę wodorów. Czy w takim razie, zanim dokończy pan tak naprawdę wypowiedź dotyczącą jakby analizy i roli tego Bliskiego Wschodu, cały ten proces zmian, który właściwie już się zaczął, uwzględniając w tym wszystkim oczywiście też sytuację Ukrainy, to rola tego Bliskiego Wschodu, czy status, chociaż dzisiaj tego słowa dość często używałem, zmieni się, jeżeli Europie faktycznie uda się odejść od typowego gazu ziemnego na rzecz wszelkiej maści wodorów? No, odpowiem na to pytanie. Co do zaoferowania ma Arabia Saudyjska poza ropą i co jej zostanie, co się stanie z jej gospodarką w momencie, kiedy tę ropę, tej ropy już nie będzie miała za bardzo komu sprzedać, a przynajmniej nie w takich ilościach. Oczywiście Saudowie starają się przygotować na taki scenariusz. Przede wszystkim gromadząc środki, inwestując zyski w papiery wartościowe, we własność firm de facto na całym świecie. Przewartościowują się trochę? Stają się bardziej pragmatyczni? Czy... Starają się, ale to wciąż za mało, bo to jednak jest kilkunastomilionowy kraj w tym momencie tak naprawdę rentierski. Podobnie rzecz się ma z potentatem gazowym w postaci Kataru. Tak naprawdę do tego sytuacja tutaj już nieco bardziej zdywersyfikowanej, ale wciąż jednak opierającej główne zyski na eksporcie ropy naftowej gospodarki irackiej. Tak naprawdę z państw bliskowschodnich, z tych eksportujących ropę państw bliskowschodnich, tylko Iran może się pochwalić zdywersyfikowaną gospodarką. I tylko, między innymi, jest to skutek uboczny sankcji tak naprawdę, no, ale Iran był w stanie zerwać tak naprawdę w około 2020-2021 roku z uzależnieniem wzrostu gospodarczego od cen ropy i wielkości jej eksportu. A więc w momencie, jeśli ropa i gaz przestaną być ważne, Półwysep Arabski też przestanie być ważny. Oczywiście zachowa swoją pozycję geostrategiczną, no ale
spadnie, jego znaczenie spadnie bardzo mocno. No nie mówię, że pod względem gospodarczo-politycznym cofniemy się do początku XX wieku, no ale bez pieniędzy Arabia Saudyjska i Katar no nie będą miały tego lewaru politycznego, ani nie będą liczącym się klientem koncernów zbrojnych. No a w aspekcie tego nowego porządku i ładu, bo właściwie od niego wyszliśmy, a niestety przeze mnie oczywiście, ale poszliśmy w parę innych bocznych ścieżek. Dygresja zawsze dobra. No tak, tylko się gubi ten kręgosłup jakby rozmowy. No, jeśli chodzi o no ten o nowy ład, no to pewnym założeniem jest to, że w ciągu najbliższych lat jednak wciąż w naszych wszelkiej maści pojazdach będzie królował silnik spalinowy zasilany tą czy tak czy innym efektem rafinacji ropy naftowej względnie gazu. Więc sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana, bo oto z jednej strony mamy pivot Stanów Zjednoczonych w stronę Pacyfiku po rewolucji Łukoil. Popularne stwierdzenie ostatnio. Tak jest. Przy czym nie jest to wbrew pozorom równoważne z machnięciem ręką na Bliski Wschód jako obszar geostrategiczny. No ale już Amerykanie nie muszą się martwić o dostawy ropy z Bliskiego Wschodu, ponieważ po rewolucji łupkowej sami ją wydobywają u siebie. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz, Iran, który no właściwie nieprzerwanie od zakończenia wojny z Irakiem, no dobrze, może powiedzmy od połowy lat 90. nieprzerwanie powiększa swoją strefę wpływów i dzięki, no nie boję się tego podać, dzięki katastrofalnej polityce George'a Busha względem Afganistanu i Iraku, był w stanie no, rozciągnąć swoje wpływy również na te kraje. Tutaj błędy Stanów Zjednoczonych pozwoliły Iranowi osiągnąć tą pozycję, jaką zajmuje teraz. Mamy znowuż następcę saudyjskiego tronu, Mohammada bin Salmana, który obraził się w sumie na Stany Zjednoczone i na demokratów i odmawia spotkań i współpracy z Joe Bidenem. Mamy wciąż nierozwiązany konflikt w Jemenie, gdzie Saudyjczycy, no, jeśli nie przegrywają, to na pewno nie wygrywają. Mamy konflikt również Saudyjczyków z Katarem, z którego Katar wyszedł obronną ręką i co wpłynęło na zwiększenie katarskiej asertywności. Turcję, która też zaczyna się łokciami rozpychać w swoim regionie. No i na horyzoncie, bo to jakby nie było Bliski Wschód, to też kawałeczek Afryki, na horyzoncie mamy ambitny, chociaż nastawiony bardziej w tym momencie na sytuację wewnętrzną Egipt. I oczywiście, last but not least, kwestia palestyńska, jak ją nazywają Irańczycy, czy też kwestia Izraela. I tutaj Chiny, bo o nich najczęściej jest mowa w kontekście wszelkich zmian, Chiny, pomimo tego, że są bogate, że są potężne, że są ambitne, ale są faktycznie takie silne, jak nam się wydaje, czy to też jest obraz kreowany jak w przypadku tych Rosjan? Znaczy, sądzę, że nie aż, że tutaj rozdźwięk między propagandą a rzeczywistością jest nieco mniejszy. Ale istnieje. Ale istnieje i to całkiem spore. Chiny nie są, mówi się dużo o tym, że wnet Chiny wyprzedzą Stany Zjednoczone. Ja zawsze na to odpowiadam dobrze, no ale to znaczy, że na razie zajmują zaszczytną drugą pozycję. To po pierwsze, a po drugie, no Stanom Zjednoczonym, no, można myślę tak powiedzieć, no, nie udało się rozwiązać wszystkich konfliktów bliskowschodnich tak jakby chcieli. Więc skoro taka potęga jak Stany Zjednoczone, wciąż wyprzedzająca Chiny pod każdym względem, no, nie poradziła sobie zbyt dobrze, no to jest duże prawdopodobieństwo, że mniej bogate, mniej potężne Chiny również sobie nie poradzą. Owszem, ktoś może powiedzieć, że Chiny są bardziej pragmatyczne, nie mieszają się w wewnętrzną politykę, nie zwracają uwagi na prawa człowieka i tak dalej. Ja to ripostuję, że no, Stany Zjednoczone z tą promocją praw człowieka i niepopieraniem dyktatorów też mogą się pochwalić bardzo idącym pragmatyzmem, czego najlepszym przykładem jest to, że
tak naprawdę do czasów morderstwa dziennikarza saudyjskiego przez służby Bin Salmana. No, takie, no, znaczy drani, ale nasz drani. No i Zachód też ma swoje tak naprawdę na sumieniu, jeśli chodzi no, o oczywiście. Usuwanie i próby usuwania niewygodnych osób. Prawda? Oczywiście, więc no, inwestycja jest inwestycją. No, Chiny też zdają sobie sprawę, że powyżej pewnego pułapu zaangażowania ich jakby sam ciężar będzie wpływał na sytuację, co no, spowoduje reakcję drugiej strony. To, co robią Chiny w tym momencie jeszcze dają radę, to bardzo umiejętne balansowanie między Teheranem a Rijadem. No, Chińczycy kupują ropę od obydwóch oponentów i, żeby było śmieszniej, regularnie odbywają morskie ćwiczenia wojskowe z flotami jednej i drugiej strony. Więc można póki co tak robić, ale każde pogłębienie współpracy z jedną ze stron no, spowoduje niepokój, a w pewnych sytuacjach wręcz wrogość drugiej strony. No, w pewnym momencie Chiny będą zmuszone w jakiś sposób się opowiedzieć, albo będą zmuszone na przykład, bo też mają mimo wszystko ograniczone środki, będą musiały się zdecydować, gdzie położymy więcej pieniędzy, gdzie chcemy tak naprawdę wejść. Mam na to taką swoją małą teorię, chociażby pogranicze, tak, chińsko-rosyjskie. Wiemy, jak granica sama się przesuwa i to przez całą dobę z pomocą też pewnego rodzaju broni demograficznej, bo to Chińczykom bardzo zależy na mieszaniem się tych rodzin i wiemy, jaki to przynosi efekt, jak również realizowaniu inwestycji, które z chińskiego punktu widzenia w ogóle nie są ekonomiczne. I dlaczego to robią? No, wydaje się, że tylko i wyłącznie po to, aby zastosować ten sam trik, który Rosja próbowała i próbuje stosować na nas i na Zachodzie, więc wydaje się, że te ich kroki w pewien sposób rzekłbym, że są chyba, no nie chcę powiedzieć, że przewidywalne, ale chyba będę musiał użyć takiego sformułowania. No trochę tak, zwłaszcza, że też no, chińska polityka jest określana, też nie popadam w bardzo często u naszych geopolityków, czy raczej geopolitykierów, skłonność do jakiejś fetyszyzacji Chin. No, to nie jest tak, że Chińczycy są strategicznie cierpliwi i oni już teraz mają zaplanowane najbliższe 50 lat do przodu, co będą robić i gdzie. To też nie jest tak, że chińska partia komunistyczna jest monolitem. Tam też ścierają się frakcje. Nikt zbyt mocno nie kwestionuje przywództwa Xi, no ale Chińczycy nie są omnipotentni, ani nie są nieomylni. Ich potęga gospodarcza i demograficzna pozwoliła na wypracowanie nadwyżek, które są w stanie nie tylko inwestować u siebie w jakiś sposób, powiedzmy, racjonalny, ale pozwoliła też na stworzenie ambitnych projektów, jak chociażby projekt Pasa i Szlaku, który notabene w tym momencie można określić jako fiasko, znany też jako nowy jedwabny szlak, ale bez względu na to, jak określimy te projekty, to z drobnymi wyjątkami kończyły się no, albo fiaskiem, albo zawieszeniem tak naprawdę. Panie konsulu, a taką formą podsumowania, bo to, że Ukraińcy na Chińczyków muszą patrzeć, to jest praktycznie pewne, a na Bliski Wschód też mają patrzeć, czy nie? Nie licząc Turcji, z którą graniczą przez morze, muszą patrzeć jak na rynki zbytu. Zresztą Ukraina, no, nie mówię, że była spichlerzem Bliskiego Wschodu i Afryki, ale bardzo dużo produktów spożywczych, takich podstawowych, właśnie miało swój zbyt w tamtym regionie. No i Ukraina też będzie potrzebować ropy. Tutaj Irak i Arabia Saudyjska są najbardziej naturalnymi rozwiązaniami tego dylematu. A pod kątem bardziej takich fizycznych czy militarnych wręcz konfliktów będących ostatecznie zarzewiem pewnych potencjalnych oczywiście, ale jednak wojen, to dla Ukrainy pewne relacje między niektórymi podmiotami właśnie będą ważne, czy trochę za daleko już na mapie patrzymy? Trochę za daleko. No, Ukraina wyjąwszy kwestie handlowe, zwłaszcza kwestie artykułów spożywczych, też jest państwem o perspektywie nie wykraczającej poza region.
Region, jest tak, państwem skupionym tu na się siebie. I dogodzimy. tutaj, i tutaj, i tak naprawdę, jeśli chodzi o Bliski Wschód, Ukraińców powinny, interesują tak naprawdę trzy kwestie. Pierwsza, Turcja i wszystko, co jest z nią związane, no bo to jest ta bliska zagranica przez morze. Ale interesy wspólne też robili, to także oczywiście, i to też do tej związane pory z robią. Bronią, tak? Tak jest, legendarne tak. Drony, które już obrosły pewnym mitem. Są ale wcześniej też wzajemna przykładem. Produkcja najróżniejszych elementów. Dokładnie, i to wzajemna, tak, co ciekawe, tak, najbardziej zyskowny, najbardziej dochodowa forma prowadzenia działalności. Druga kwestia, no to oczywiście Izrael z racji dużego odsetka osób pochodzenia narodowości żydowskiej w Ukrainie. I tak naprawdę to, aha, i jeszcze trzeci podpunkt, właśnie źródło ropy naftowej, potencjalne źródło ropy i gazu. I poza tymi trzema aspektami, no, Ukraina nie ma jakichś żadnych żywotnych interesów na Bliskim Wschodzie, ani też nic, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w jakiś bezpośredni sposób nie uderzy w Ukrainę. Dobra, to nadążając za tokiem rozumowania pana konsula, to bardziej może powinni patrzeć może przez lornetkę w stronę Kaukazu. I nie patrzę to jako rynku zbytu, tylko właśnie tego, jak się będzie rozwijała sytuacja polityczna. Mam tu na myśli oczywiście daleko idące również konsekwencje pewnych działań. Tak, to no tutaj z tych samych przyczyn, dla których interesuje ich Turcja, no to interesuje ich też Kaukaz, zwłaszcza, że tutaj mamy jeszcze pewne pole do manewru, jeśli chodzi o absorbowanie uwagi Rosji, która pełni o to tak naprawdę pytam, wciąż tak. I bezustannie rolę żandarma w Gruzji. Obok mamy jeszcze Armenię, Azerbejdżan. I właśnie i w przypadku konfliktu azersko-ormeńskiego. No, to są kwestie, które Ukraina może wyzyskiwać po prostu poprzez podsycanie antyrosyjskich nastrojów, co będzie absorbować Rosjan. Każdy dolar wydany na Kaukazie to dolar mniej na froncie ukraińskim. Każdy żołnierz rosyjski na Kaukazie to jeden mniej żołnierz w Donbasie. A na Kaukazie, podobnie zresztą jak na Bliskim Wschodzie, no jeśli chodzi o konflikty, to jest czym wybierać. Jest duże pole do manewru dla... To takie Bałkany Azji? No w pewnym stopniu tak. Na koniec zadam chyba trochę niewygodne pytanie o pewną chyba bardziej prognozę, tak by to trzeba było nazwać. Jak pan konsul przewiduje, ile jeszcze ten konflikt w Ukrainie, wojna de facto niewypowiedziana, potrwa, do którego momentu Putin, o ile żyje jeszcze, bo można różne fakty ostatnio składać, to do kiedy tak naprawdę Putin bądź ktoś, kto jego udaje, albo jego następca ewentualnie będą próbowali to ciągnąć? Wydaje mi się, że przede wszystkim takim jednym z punktów kontrolnych, które Rosjanie będą chcieli osiągnąć, to całkowite zdobycie Mariupola, zabezpieczenie tego korytarza na Krym. To będzie taki poziom minimum. Pytanie, czy będą chcieli iść w zaparte i realizować zapowiedź pełnego wyzwolenia, jak oni to określają, Doniecka i Ługańska. No to wtedy... A tak czasowo, jakbyśmy mieli jakoś to tak ubrać w pewne ramy? No ja obstawiam, że... Ma pan jakiś pomysł? Tutaj przyznam, że to bardziej nie zgadywanka, ale probabilistyka bardzo mocno posunięta. Mhm. Miesiąc co najmniej. A kwestia jesieni, no, zbliżającej się zimy kolejnej i znowu pewnych szantaży wobec Zachodu? No bo jak się okazuje... To chyba ta realna polityka Unii Europejskiej już pokazuje, że nie rozłożyliśmy procesu uniezależniania się od surowców rosyjskich na miesiące, a niestety na lata. I niestety, w mojej tak. skromnej opinii wydaje mi się, że naprawdę moglibyśmy to zrobić szybciej. Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że ceny gazu i benzyny i tak idą bardzo mocno w górę, więc pewne opcje, które do tej pory były nierealne z powodu kosztów, mogą się takimi okazać. Tutaj znowuż patrzę na saudyjską i irańską ropę i katarski gaz. Zresztą Włosi i Holendrzy już bardzo mocno ruszyli w stronę rezygnacji z rosyjskich węglowodorów i mają plan na zrealizowanie tego w ciągu najbliższych 3 miesięcy. No pytanie jest, na ile Rosji
starczy rekrutów i takich bardziej wyrafinowanych środków bojowych. Jak się okazuje, sankcje uderzyły też w rosyjski przemysł zbrojeniowy. Rosja oczywiście jest potężna i pomimo tego, że no dość sporo wydarzeń w Ukrainie okazało się dla Rosji kompromitujących, no to wciąż jest to molo. Być może jest to kolos na glinianych nogach, ale wciąż kolos. No i pytanie jest, no w którym momencie i komu pierwszemu skończy się siła żywa i sprzęt. No Ukraińcy mają ten plus, że po pierwsze są bardzo zdeterminowani i walczą na swojej ziemi, po drugie w jej obronie, a po drugie mają pełne wsparcie Zachodu i tu kroplówkę sprzętowo-amunicyjną płynącą bardzo szerokim strumieniem. Dodatkowo nasze wsparcie takie bezpośrednie w postaci zaplecza medycznego, zaplecza dla uchodźców tymczasowych itd., itd. No, z drugiej strony ich zasoby też nie są niewyczerpane i tam bardzo mocno upraszczając, no Ukraińcy też tracą czołgi. Owszem, zdobywają trochę na Rosjanach, owszem, nam się troszeczkę z magazynu też troszeczkę pogubiło, ale no nie są to zasoby niewyczerpane. Pytanie znowu, jak to się ma ze strony Rosji, która no, na papierze ma potężne rezerwy sprzętowe i materiałowe. No, w praktyce okazuje się, że połowa rozkradziona albo w stanie nadającym się do użytku, no ale wciąż i bezustannie coś tam strzela. Rosjanie są wciąż i bezustannie ostrzeliwać Ukrainę i ją wykrwawiać. No i tutaj parafrazując klasyka, no, obydwoje łomotamy, zobaczymy, kto będzie łomotał dłużej. I tym niedopowiedzeniem, z pewną dozą niepewności zostawmy naszych słuchaczy, zmuszając ich trochę do własnych przemyśleń. Gościem podcastu Na Celowniku był konsul Marcin Krzyżanowski, były kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego oraz pełniący obowiązki konsula ambasady RP w Kabulu. Panie konsulu, bardzo serdecznie dziękuję za interesującą rozmowę w wielu tematach, na które jeszcze nie rozmawialiśmy w ramach podcastu. Kłaniam się nisko, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło porozmawiać. Polecam się na przyszłość. Do widzenia panu, do widzenia państwu. Zdecydowanie zapraszamy ponownie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.